Cześć widzowie. Przy okazji robienia wydarzenia na I-180S polegającego na zbieraniu skrzynek trafiło mi się całkiem ciekawe starcie z dość znanym graczem, Szalonym Kalburem. Starcie, do którego właściwie miało nie dojść, ponieważ na początku meczu, jak go zobaczyłem, tak mnie kusiło, żeby go zaatakować, ale z drugiej strony pomyślałem, że w czasie, który będę zmuszony zużyć na walkę z nim, ja mogę, z 5-6 fragów spokojnie złapać, a chodziło o to, żeby zdobyć w meczu pierwsze miejsce. Dlatego tym bardziej, jak na początku zobaczyłem, że on sobie poleciał na lewą flankę, gdy tymczasem ja byłem na prawą, no to postanowiłem, że ja go pierwszy tam nie będę ganiał, chyba że się sam pod lufy nawinie albo mnie zaatakuje. No i nie trudno się domyślić, że tak też się stało, bo inaczej nie byłoby tego filmika. Sytuacja zaczyna się od mojego ataku na tą grupkę przeciwników. Kontrolne zerknięcie w lewo, mniej więcej jak daleko są czerwoni. Nie zauważyłem, że to nadlatuje czerwony kalbur, tylko że ktoś tam sobie leci. Ale że był jeszcze 2 km, no to nie przyjrzałem się temu jakoś bliżej. Tutaj z tych maszyn, co latają, najgroźniejsze są PFB1 oraz Czajka Żukowskiego. Dlatego postanawiam ślizgać właśnie je. Albo się dołączy do walki, bo obaj prawdopodobnie walczyliśmy o pierwsze miejsce. Ja już miałem, no i on widzę w tym momencie też ma. Lećmy dalej. Po spizganiu przeciwników próbuję odskoczyć do tyłu i zaczynają koło mnie śmigać pociski i słyszę syki lecących obok mnie kul. Kontrolne zerknięcie w tył odkrywa, że to atakuje mnie szalony kalbur. Dlatego moją odpowiedzią jest natychmiastowe przejście z naprolem do splitesa i zawrócenie w jego stronę. On z tego co widzę, jak zauważył, że ten atak z zaskoczenia nic mi nie zrobił konkretnego, to sam też już zaczyna natychmiast ewakuację. Dobrze się wywija, ale to nie jest nic niezwykłego, bo na moich filmach widzieliście, że nieraz ja takie manewry wykonywałem i dobry miecz bez trudu jest w stanie takiego ognia siedzącego mu na ogonie przeciwnika unikać. Ja tutaj bardziej pilnowałem, żeby się z tym lubem w piszoterze nie zderzyć. Dobra, a tutaj kalbur uważa, że odciągnął nas wystarczająco daleko, no i część w rodzaju splitesa przechodzi do ataku. Następnie widzę, że odpalił klapy i próbuje wykonać coś w rodzaju ostrej climbing spiral, prawdopodobnie ze skręconą przepustnicą na maksa, po to, żeby wyhamować szybciej, kiedy nos samolotu będzie mu opadał, sieknąć przeciwnika. Takie coś ma rację bytu raczej na samolotach z działkami, ale nawet mając same karabiny, też da radę solidnie przeciwnika poharatać, jak się dobrze trafi. Niestety dla kalbura ja znam ten manewr, wiem na czym on polega, dlatego w momencie jak widzę, że on jest już tutaj na szczycie pętli, zaraz mu nos samolotu opadnie na mnie, mniej więcej wyprostuję lot i polecę sobie w tę stronę. Tym bardziej jeszcze muszę pilnować, żeby się z tym nubem w piszoterze nie zderzyć. No proszę bardzo, lot leciutko w prawo kontruje i kalbur przelatuje obok mnie, nie jest w stanie we mnie strzelić, ponieważ zużył prawdopodobnie całą energię. Ciekawe, czy ja mogę podejrzeć, ile ma prędkości w tym momencie? No proszę bardzo, 110 na godzinę. Dobra, wróćmy na mnie. Jak mnie minął, to Hinerikom powodujące, że kieruję nos samolotu w dół, no i splitesem przechodzę do ataku. On łyknął energii i nabrał prędkości szybciej, ale to spowodowało, że wystrzelił przede mnie i teraz ja mu siedzę na ogonie.
No i niestety trochę przeciwnik przedobrzył i przerypał w ziemię. A tak sytuacja wyglądała z perspektywy szalonego kalbura. A chwilka, moment. Może nastawię siebie na celownik. O, teraz. Zaczął atak od sokolika. To nie była zła decyzja. Miał do wyboru albo mnie, albo jego. Przy czym sokolik jest dużo zwrotniejszy od mojej BF. Po nieudanym ataku, jak zobaczył, że nic mi nie zrobił, podejmuje natychmiastową decyzję o tym, żeby uciekać. No, tylko że ja się już zorientowałem w jego niecnych zamiarach. No i jak tak się sprawy mają, to raczej nie odpuszczę. Dodatkowo ma na ogonie tego nuba w piszuterze, który wprawdzie specjalnie nie robi poza przeszkadzaniem, ale niemniej też musi mieć na niego baczenie. Wykonuje manewry unikowe przy pomocy lekkiego machania sterem kierunku i podnoszeniem samolotu nos góra-dół. To jest skuteczne, zresztą nieraz widzieliście to w moim wykonaniu. Przy okazji cały czas kontroluję, jak się sytuacja rozwija, jak daleko od niego jesteśmy. No i uznał, że to jest dobry moment, żeby zacząć walkę. Więc przechodzi z Pitesem. Tutaj miał trochę mało łapu i dużo szczęścia, że go nie trafiłem solidnie. Teraz tak, widzę odpalone klapy. Skoro tak mocno, to chyba do lądowania, a przynajmniej do startu. I skręcona przepustnica po to, żeby opadającym nosem wycelować we mnie i mnie wtedy sieknąć. Ale ja ten jego zamiar przejrzałem, rozkręciłem swoją przepustnicę, skręciłem klapy, żeby mnie nie hamowały, no i dzięki temu przeszedłem obok niego. On przez to wytracił dużo energii, posiłkuje się znowu klapami, tym razem chyba maksymalnymi, i wykonuje chinerykomi, kierując nos samolotu w dół, żeby odzyskać straconą energię. No ale nie miał dość wysokości, żeby zrobić pełen zakręt i wrypuje się w ziemię. Żeby nie było, później doszło do kolejnego starcia z nim. On leciał wtedy na... co to było? Byczku F2A1 Tacha i miał dużą przewagę i prędkości, i pułapu nad mną, więc ja po prostu tej walki nie podjąłem w tak niekorzystnych warunkach. No cóż, mam nadzieję, że się Wam podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!